Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, mamy to mój malutki kanał, już nie jest taki malutki, bo właśnie niedawno wybiło tutaj 10 tysięcy subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście naprawdę, wiem, że nieraz tak jacyś tam youtuberzy i tak dalej mówią, o dzięki, że jesteście i tak dalej. I ktoś tego tak nie czuje, jak ktoś to mówi, ale ja serio doceniam to, że jesteście, że subskrybujecie, że napiszecie komentarz, wiadomość, że mamy ze sobą kontakt na Instagramie, że dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, piszecie mi różne wiadomości, ja Wam odpisuję właściwie na każdą wiadomość, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mamy taką fajną relację. I z okazji tego, że właśnie jest 10 tysięcy subskrybentów, postanowiłam nagrać film pod tytułem Instagram kontroluje mój dzień, także Wy będziecie decydowali, jak będzie wyglądał mój dzień, z tym, że ja zaczynam dzisiaj, żeby wiedzieć, co mogę zaplanować jutro. Wiecie, mam małe dziecko, więc muszę jakoś się zorganizować, a mam bardzo, bardzo, bardzo szalony plan, żeby wyjechać gdzieś na wycieczkę, ale to Wy postanowicie. Chwileczkę tutaj, mam nadzieję, że mi nie spadniecie. I muszę się Wam przyznać, że przed chwilą już dodałam pierwszą relację, a brzmiała ona tak, czy jutrzejszy dzień spędzamy w domu, czy gdzieś wyjeżdżamy. Mam oczywiście głęboką nadzieję, że wybierzecie wyjazd. Także nie wiem, ile minęło. Czekam 5 minut od każdej Waszej decyzji, więc zaraz zobaczymy. I właśnie minęło już 5 minut, więc biorę telefon do ręki, odświeżam moją relację i już zaglądamy. Uff, bałam się, normalnie bałam się, proszę bardzo, tutaj macie odpowiedź. 64% głosów jest za wycieczką, także super, wyjeżdżamy jutro na wycieczkę, ale ja mam jeszcze pomysł, żeby zapytać się Was, a zresztą zobaczymy. Na razie jest wycieczka, a ja będę myślała, gdzie możemy pojechać. I mamy już 17 i to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj, żeby się przygotować przed jutrzejszym dniem. Zapytałam się Was, czy tam, gdzie pojedziemy, mamy zostać na noc, bo jeśli tak, to musiałabym mieć czas na spakowanie i dzisiaj muszę się wtedy pakować i tak dalej, więc dodałam już Instastory, odświeżamy. Link oczywiście jest na dole do Instagrama. Cofam się dalej, 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 dalej. Mam nadzieję w sumie, że wyprosi się, żeby pojechać. 82% do hotelu. Proszę bardzo, dowód jest. Czekajcie, widać? Widać. Także no, czeka mnie troszeczkę roboty w takim razie, ogarnianie, muszę poprasować ciuchy, szkoda, że nie mam nic takiego świeżego, kupionego, wiecie, nowego, żeby jakieś fajne zdjęcia porobić, coś, ale trudno, nigdy nie jest tak, że wszystko jest gotowe, przynajmniej ja tak mam, że zawsze czegoś brakuje. Dobra, nie gadam za dużo, bo za dużo to będzie gadania, my widzimy się już tutaj zapewne jutro, chyba że pokażę Wam, jak się pakuje, a tak to widzimy się jutro, ja się nie mogę doczekać i idę znaleźć oczywiście miejsce, ale no najważniejsze pakowanie, bo trochę tego będzie. Znalazłam miejsce, słuchajcie, pojedziemy sobie do Chmielna, na Kaszubę, do Wichrowego Wzgórza. Jest miejsce, całe szczęście. Jest tam też basen, jest jeziorko, jest przepiękne miejsce. Zobaczcie, ile zieleni, a jutro ma być przepiękna pogoda, więc bardzo się cieszę i czas się pakować. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, wrzucam ankietę, co mamy robić najpierw. Zajęliśmy już właśnie pokoik. Tutaj mamy widok z zewnątrz. Czekajcie, tu ja się stąd wyplączę. O, jest przepięknie. A w sumie wyjdziemy. Zobaczcie, jak pięknie. Tam mamy jeziorko, to będzie chyba mój ulubiony film. Plac zabaw. Las. Dokładnie pachnie. Także będziemy sobie odpoczywać. Tutaj jest nasz pokoik. Także idę się rozpakować, bo mysza na mnie czeka i sprawdzimy zaraz wynik, co będziemy. I proszę, już mamy wynik. 8 minut temu spacerek, więc lecimy. My już przebrane, gotowe. Idziemy zobaczyć, jak jest na dworze. Ale pięknie, jutro mamy 25 stopni, więc zobaczymy, czy to prawda. Tu mamy
Zobaczcie, jaki piękny plac zabaw. Mamy ze sobą taki kocyk w ogóle, który można, na którym można się położyć, bo to jest taka mata. Tutaj jest jakaś chata anioł, już musimy sprawdzić. Tutaj tak wygląda. Ale pięknie. Droga do jeziora, prawo. Ale ładnie Lilunie, co? Gdzie kotek? Ale leci do nas. Cześć kocie. Cześć. Cześć koteczku. Kici jest nawet. I koniki. Ale dawno nie było chyba w tak pięknym miejscu w Polsce. Naprawdę. Trochę mi się z dzidzami kojarzy. Pięknie. Jesteśmy na miejscu, wyszliśmy na pierwszy spacerek. Ja w sumie chyba nie powiedziałam, gdzie myśmy dojechali, jak to się nazywa? Wichrowe Wzgórze w Chmielnie, bardzo blisko Kartuz. I jesteśmy właśnie sobie tutaj na spacerku. Tutaj Mysiola chce kamerę przejąć. I muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycona tym miejscem. Jest przepięknie, jest tak cicho. Tutaj tylko panowie obok rozmawiają, ale słychać tylko wodę tutaj, która się obija między jeziorka. Rowerki wodne przepiękne, super tutaj musi być latem, jak jest czas na plażowanko, bo woda jest przepiękna, bardzo czysta. Także musi tu być mega przyjemnie. A teren jest taki zielony i jest w ogóle tak gorąco, nie? A jutro ma być 25 stopni, więc dobrze, bo wzięłam dwie sukienki tylko. Już się zacięłam. Także bardzo mi się podoba dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy coś, ja tam jeszcze będę, bo jeszcze będziemy szli na basen. Jeszcze przed nami mała drzemka. Pewnie z Lilą się na chwilkę położymy i tata kiwa głową i po drzemce pójdziemy na basen. Tak, Myszko? Tak, ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, tyle atrakcji. Także mama zadowolona, tata też. Dzidziawo zachwycona. Idziemy, pójdziemy na drzemkę, a potem na basen. Uwaga, mała aktualizacja, coś wam powiem. A jak tutaj przyjechaliśmy i zobaczyłam, jak pani sobie tam czyta książkę na końcu, zaraz wam pokażę, gdzie, to tak sobie pomyślałam, kurczę, moim marzeniem byłoby pójść tam poczytać książkę, co nie jest realne, bo no, jesteśmy razem, to po pierwsze, a po drugie Lili na każdej drzemce śpi ze mną, a właśnie ma drzemkę, a ja mam książkę i idę tam czytać, nie wiem ile mam czasu, może pół godziny, może 20 minut, ale no zawsze śpi ze mną, a teraz była tak zmęczona tą drogą i wszystkim, była tak wykończona, że wstałam i idę czytać książkę, także Boże, cud się stał, więc bardzo się cieszę, bo no nie pamiętam, kiedy mi się udało tak wstać i ją zostawić na drzemce, no szczerze mówiąc, na pewno to było pół roku temu, więc macie przed sobą mamę, która pierwszy raz od porządnych kilku miesięcy jest sama na drzemce. Fajnie taki czas mieć. Ja jestem z Lili non-stop, więc bardzo się cieszę, kiedy zdarzy się jeden moment na 6 miesięcy, że ja sobie pójdę gdzieś coś porobić, a że jestem w tak pięknym miejscu, to się tak zaje. Cieszę, że nie macie pojęcia, także rozłączam się, idę chillować. Przed nami chyba jeszcze dzisiaj będzie basen. Dodałam jakiś czas temu właśnie zapytanie odnośnie basenu, natomiast w sumie sprawdzimy sobie, jak to było. Ja sobie zeskrinowałam 5 minut później i chyba już wiem, co wyszło, bo zapytałam się was, czy idziemy na basen, czy na miasto. Wasze odpowiedzi to jest basen, więc jak Lili wstanie, zbierzemy się na basen. A teraz słuchajcie, pokażę wam jeszcze moje tutaj przepiękne widoczki. Jestem zakochana i rozłączam się, idę odpoczywać.
już mamy kolejny dzień i chciałam w tym momencie podsumować i zakończyć już ten film, bo idziemy właśnie na obiad i spędzić już tak czas poza. Więc co chciałam tylko powiedzieć, to to, że w basenie była tak zimna woda i mój mąż spojrzał potem w korki, tak? I tam był, wiecie, ten przycisk taki od korków w dół, czyli było wyłączone, tak? No, czyli ogrzewanie wody było wyłączone i była naprawdę bardzo zimna. To nie to, że sobie wymyśleliśmy, że była zimna, tylko naprawdę bardzo zimna. Lili to już się tam trzęsła, jak wchodziliśmy. Mi było bardzo zimno, więc od razu wyszliśmy. Na chwilkę pomoczyliśmy się, w jacuzzi i to tyle. Więc szkoda, zgłosiliśmy pani, zobaczymy, czy się włączy, czy włączą. Natomiast pewnie będzie długo się grzała, więc i tak pewnie już nie skorzystamy. Ale... w każdym razie muszę się schować. W każdym razie, no, już w sumie kończę ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że Wam się podobało. My będziemy sobie jeszcze tu odpoczywać jeden dzień, więc przed nami w sumie cały ten dzień, jeszcze jutro, więc super. Więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. My widzimy się niedługo w kolejnym filmie. A, chciałam jeszcze tylko powiedzieć odnośnie tych prądów, tych takich bajerów, że w tym pensjonacie jest tak fajnie, że mój mąż się śmieje, że tutaj jakiś inżynier pracuje albo, wiecie, jest właścicielem czy coś, bo nie dość, że są to ekrany na przykład w restauracji, to co jest jeszcze? Światełko LEDowe, radio w łazience, światło LEDowe w szafie. Co jeszcze? Lampy solarne na ogrodzie. Wiecie, to są takie małe rzeczy, ale nie spotyka się ich często, także na pewno jest to coś fajnego i godnego pochwały. My jesteśmy bardzo generalnie zadowoleni. Dobra, miałam już kończyć, więc kończę. Także do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.